Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam twórców filmu Biały Potok. Michał Grzybowski, Agnieszka Dulemba-Kasza i producentka Tatiana Matysiak. W asyście. Pani Tatiano, a z kim pani do nas przybyła? Z Nelą Matysiak, to jest junior producer. Zapraszamy. Dzisiaj kariery zaczyna się wcześniej, drodzy państwo, no i właśnie. Jak wrażenia? Jak się państwo czują po komedii? No wreszcie komedia. Brawo! Komedia, satyra, bo to różnie o was piszą. Michale, ja pierwsze pytanie skieruję do ciebie. Jestem ciekawa, bo opowiadałeś mi, że mieszkacie w Łodzi. Opowiadałeś mi o pewnych deklaracjach, które składają łódzcy graficiarze niedaleko waszego mieszkania. A chciałam się zapytać, jak się podgląda ludzi mieszkających w takich enklawach? Ciebie jako współautora scenariusza, proszę. To znaczy, chcesz się dowiedzieć, skąd się to... Tak, zbierałeś informacje o... Bo jednak to są osiedla zamknięte i ciekawa jestem, jak zbierałeś materiał do swojej satyry na klasę średnią? No więc pomysł powstał tak zupełnie życiowo, bo na osiedlu, na którym się wychowałem, to się wydarzyło i opowiedziała mi o tym moja mama. Po prostu jako plotkę z... No, sąsiedzką taką, nie? Oczywiście inaczej się skończyła, tu jest dużo elementów dodanych, ale jakby ten główny, to zarzewie tego konfliktu jakby było takie zupełnie prawdziwe. Ja wam gratuluję, bo komedia jest finezyjna, jest naprawdę dowcipna, dialogi są błyskotliwe, aktorstwo jest świetne. Tutaj mówię do reprezentującej braci aktorską Agnieszki. Bo ty tak skromnie mówisz, powiedz coś jeszcze, od mamy myślę, że jednak takiego... To znaczy ja za każdym razem jak... Bo... Mówisz to innego. Nie, bo pada to pytanie i ja za każdym razem jak na nie odpowiadam, to zastanawiam się, kiedy to trafi. Do tych sąsiadów. I boję się mówić jakby dużo, no bo to jest, no bo jakby wydaje mi się też, że taka historia mogłaby się wydarzyć wszędzie, nie? Jakby no to codziennie się... Ja codziennie słyszę o moich znajomych, którzy mają różne przygody w życiu. A wydaje mi się, że jakoś znaczy ta klasa średnia rzeczywiście mnie tak najbardziej otacza i mam wrażenie, że to są ludzie, którzy uwielbiają stwarzać sobie problemy. Nie? Mi się podobało to, co napisała Manuela Gretkowska po seansie waszego filmu, bo napisała, że to jest w zasadzie satyra nie tyle na klasę średnią, co nawet na klasę inteligencką, bowiem jeden z bohaterów odpoczywa od biznesu, czytając książkę. Więc to naprawdę w punkt. Dobrze, ale wy pisaliście scenariusz, jesteś współautorem scenariusza. Powiedz mi, jak było z obsadzeniem aktorów, bo Marcin Turaciński, nie wiem, czy państwo wiedzą, nie tak dawno na Festiwalu Młodzi Film w Koszalinie został uhonorowany nagrodą za rolę męską, nagrodą aktorską. I rzeczywiście jest tutaj bardzo chwalony, ale wy się spisaliście wszyscy na medal, jesteście galerią postaci, tak różnych, a jednak dopełniających się. Powiedz, na jakim etapie pojawiły się konkretne nazwiska do konkretnych postaci i czy Agnieszka miała pierwszeństwo w wyborze roli? Nie, niestety, znaczy jak byłam... Niestety. Niestety nie miałam, ale jak byłam... No ja jestem żoną reżysera, więc rozumiecie państwo, musiałam zagrać w tym filmie. I w każdym kolejnym, i w każdym poprzednim również. Więc tu jakby rola była, tak, pisana od razu. To znaczy nie, Agnieszka nie wybierała roli, bo jednak no, to było pisane dla niej akurat ta rola. Ale no, a reszta ról? A reszta jakby się tak stopniowo pojawiała w głowie mojej. W sensie mówię o aktorach. Mhm. A miałeś na przykład próby, że oni musieli się sprawdzić, kto z kim? A to tak, znaczy mieliśmy próby. Ja pierwszy raz cię widzę tak małomównego, bo jakoś tak poza sceną jesteś dużo bardziej rozmowny.
Tomek Wolski się śmieje. O, właśnie, Tomku, czy mówię prawdę, prawda? O, dziękuję za wsparcie. No. Nie, no mieliśmy... O! Takich kulturalnych, tak? Małomównych. To znaczy mieliśmy próby, nie mieliśmy ich dużo ze względów budżetowych, po prostu, no mówiąc krótko, nie stać nas było na to, żeby mieć dużo tych prób. Myślę, że... Poczekaj. Myślę, że taki film wymagałby większej ilości prób. Wtedy na pewno jakby w związku z tym, że mieliśmy mało dni zdjęciowych i było bardzo to... Znaczy no, mieliśmy mało czasu w ogóle, nie? Ale my mieliśmy próby w innym składzie, bo w międzyczasie doszło do sytuacji, że aktorka, która grała rolę właśnie żony Marcina Dorocińskiego, po prostu no, mieliśmy zawirowania, musieliśmy zmienić obsadę po części i też część, znaczy operatora, no tak wyszło jakby i mieliśmy szybkie zastępstwo i na stanowisko operatora. Przyszła Julia Wyszyńska, której nie znaliśmy i po prostu weszła z dnia na dzień na plan. I Julka weszła po 12 musiała godzinach. I była jakby super przygotowana i to w ogóle tak jakoś fajnie wtedy zażarło wszystko. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że najważniejsza jest ta atmosfera, którą się... Ja tak próbuję pracować, stwarzać taką atmosferę fajną i wtedy aktorzy jakby są, tak dobrze się uruchamiają, no. Ale wy stworzyliście jakiś niezwykły skład, czuć, że wy się świetnie rozumiecie. Czy te dialogi były zapisane tak, jak one brzmią na ekranie? Czy wy je gdzieś tam cyzelowaliście na planie? W związku z tym, że no wygląda to tak, jakbyście się świetnie znali i świetnie rozumieli. Więc na ile to jest wynik scenariuszowych, wcześniej zapisanych dialogów, błyskotliwych i naprawdę no świetnie ping-pongowo rozgrywanych między postaciami, a na ile było jeszcze to na planie gdzieś? To znaczy myśmy mieli dużo improwizowanych sytuacji, natomiast są pewne momenty, słowa, nie wiem, klucze, puenty, które muszą paść, nie? Jakby, więc one są. Są też sceny, w których nie ma zmienionych słów za bardzo. Ta scena pierwsza, która jest, w trakcie której się ten pseudoromans jakoś tam buduje, no to ona była bardzo improwizowana, ale jakby oczywiście było wiadomo, że co musi być powiedziane. No tak, no. A jak się ma tutaj opieka producencka do całego... Do Tatiano, może być do ciebie. Na jakim etapie ty się pojawiasz w tej całej układance? Już przed... Tak, a bardzo proszę. Bo ta sytuacja była też... myśmy się dowiedzieli w jakoś w wakacje, że jest powstaje taki program mikrobudżetów. W Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Tak, w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. No i ja miałem ten pomysł. Z Tomkiem Walesiakiem zgadaliśmy się, że próbujemy go szybko napisać, ale nie mamy producenta i wszyscy nam powiedzieli, słuchaj, nie znajdziecie producenta bez tekstu, nie? No więc jakby był duży problem, no bo jak powiedzieć, słuchaj, mam taki pomysł, wiesz, to będzie śmieszny film o ludziach, chcesz wejść w to? No tak. Nie? Tak, tak, jeszcze w Polsce śmieszny film o ludziach, przecież w Polsce nie ma śmiesznych filmów o ludziach, nie? O zwierzętach, no to tak, ale jakby wykonałem telefon do koleżanki producentki i ona mi poleciła Tatianę i Magdę i powiedziała, słuchaj, zadzwoń do dziewczyn, bo one szukają właściwie czegoś, żeby coś zrobić. I ja im streściłem, nie miałem scenariusza w ogóle jeszcze, streściłem im fabułę, no i dziewczyny powiedziały, okej, no to wchodzimy w to, nie? Więc jakby to też była taka bardzo szybka akcja, no. Rozumiem panią, bo jest jeszcze druga pani producentka. Panie dostały tekst, cały scenariusz, tak. Treatment, co to był za rys historii. Bardzo śmiesznej historii o ludziach. Tak, myśmy od razu dostały scenariusz i właściwie prawie że z dnia na dzień chyba, tak, składaliśmy ten wniosek do PiS-u, bo to już było w listopadzie. We wakacje zaczęliście pisać, tak, w listopadzie złożyliśmy wniosek, a w styczniu mieliśmy decyzję, a w maju zdjęcia. Tak, w kwietniu. Także to jest, no jak na film fabularny,
jakieś ekstremum też bym powiedziała, prawda? Że ten program jest tak skonstruowany, że po prostu te jakby przepływ tych pieniędzy jest, ten transfer z PISF-u jest dość taki szybki i dzięki temu mogliśmy te zdjęcia zacząć tak szybko, nie? No bo on ma mobilizować do działania. Powiedzcie, co w Polsce jest wyzwaniem największym, kiedy robi się komedia, która nie jest jakaś taka bardzo właśnie populistyczna, a jednocześnie ma trafiać no w gust, myślę, szerokiej publiczności, a jednocześnie, no, jak sobie myślę, to mieliście szlachetne założenia i ta komedia, no właśnie, no, nie jest głupkowata, nie jest prostacka, ma fajne, błyskotliwe dialogi, ma ludzi, z którymi możemy się identyfikować, którzy nie są krystalicznie dobrzy, ale też nie są jednoznacznie źli. No tutaj wszystko gra. To jest chyba proste. No, jeżeli reżyserem jest inteligentny człowiek, to tak, jest to proste. Z poczuciem humoru jeszcze. Tak, i z dystansem do siebie. Oczywiście. Powiedzcie proszę, co jest... Ale znaczy, jeśli mogę powiedzieć, chcesz dłuższą wypowiedź? Proszę. Dobra. No więc ja uwielbiam polskie komedie, te, na których... Jak byłem mały, które oglądałem, nie? Czyli... Czyli Stanisława Barei filmy na przykład. To są bardzo śmieszne filmy, nie? I ja mam wrażenie, że w pewnym momencie w Polsce przestały powstawać śmieszne filmy. Mimo to, że tematów śmiesznych jest dużo, nie tylko w polityce, ale w życiu codziennym, i które można pokazywać i śmiać się z nich. Natomiast pojawił się taki trend na, mówiąc krótko, na zarabianie kasy w kinie i po prostu te komedie, te filmy, które nazywane są teraz komediami, no nie do końca są śmieszne, nie? Jakby te... Delikatnie powiedziane. Tak, no i one są tak, nie dość, że nie są śmieszne, no to jeszcze, nie wiem jak to nazwać, one są takie aspirujące do tych filmów romantycznych brytyjskich czy amerykańskich i cholera też nie działa to jakby tak dobrze, nie? Ale mają świetny PR i świetną reklamę, w związku z tym jakby są dobrym towarem do sprzedaży. A wydaje mi się, że jesteśmy jednak widownią bardziej wymagającą, no i jakby też chyba potrzebujemy się gdzieś zobaczyć w tym kinie i jakoś utożsamić z tymi bohaterami. No, mnie się wydaje, że w tym filmie jest taka szansa i dla mnie to nie jest taka czysta komedia, że ktoś się poślizgnął na bananie i wszyscy pękają ze śmiechu, tylko jakby no... Ja bym to nazwał taką komedią obyczajową, czy też komedią dramatem czasami. I moje podejście do tego filmu było jak najbardziej na serio. Ja traktowałem ten film tak, jakbym robił poważny dramat o bardzo poważnych problemach ludzi, którzy mnie gdzieś tam otaczają. Nie? Myślę, że wtedy jest to śmieszne. Jak stawka jest wysoka i w powietrzu wisi prawdziwa zdrada, albo nie, i ktoś dostaje naprawdę w łeb, no to wtedy jest, wtedy mamy szansę naprawdę się z tego pośmiać, no. A jak jest to jakiś jakaś korporacyjna historia o jakichś ludziach, których, kurde, no nie ma do końca, no to jakby ciężko, ja nie wierzę w takie filmy. Nie? A czy państwo przyjrzeli się w tym filmie? Podobał się wam? Tak. Ja myślę, że twórcy tu przyjechali też posłuchać was i jeśli macie jakąś refleksję, uwagę, to jest ten moment, że chętnie wysłuchamy państwa opinii. Czy są jakieś pytania? Jeśli mogę być pierwsza. Tak, oczywiście. To chciałam pogratulować. Naprawdę setnie się uśmiałam. Dawno się tak nie śmiałam na polskiej komedii. Myślę, że przełamaliście schemat takich tych ostatnich naszych polskich komedii. To jest zupełnie coś innego. I za to wam gratuluję. Ania tu powiedziała o świetnych dialogach. Świetne, naprawdę. A ja chciałam też zauważyć, że po raz pierwszy od bardzo dawna nie musiałam się wsłuchiwać w to, co aktor mówi. Że rozumiałam go bez wsłuchiwania się, bez domyślania się, co mówią. Bo naprawdę ostatnio
na polskich filmach, bardzo się trzeba wsłuchiwać w tekst, bo jest po prostu podawany w tak niechlujny sposób, że trzeba się domyślać często, więc gratulacje i za dialogi, i za sposób wypowiadania się, za dykcję, tak jest. Naprawdę rewelacja. Dziękujemy. Świetna komedia. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze? Ten, kto się wypowie pierwszy, dostanie 25 tysięcy euro od Krzyśka. Kto zada pytanie? To jeszcze Państwu damy chwilę. Ja chciałam się zapytać na pewno o te muzyczne fragmenty, które są taką przeciwwagą dla tych bardzo szybkich dialogów i tych sytuacji, które no one rzeczywiście, wiele tam rzeczy dzieje się błyskawicznie, ale właśnie te takie fragmenty, które łączą sceny dialogowe czy sceny akcji, kiedy no macie bardzo ciekawy właśnie podkład muzyczny, i to wszystko jest właśnie wtedy też w innym tempie. To jest swoista przeciwwaga dla tej po prostu dynamicznej akcji. Na jakim etapie wiedziałeś, że to właśnie będzie tak, miało taką że będzie miało właśnie taką formę? Bo mogłeś tam stawić bardzo współczesną muzykę, prawda? A tak... No tak, ale też chodziło o jakieś takie zachowanie tego minimalizmu, który nas w jakimś stopniu do tego zmusił, oczywiście budżet, ale że to są dwie lokacje tylko, że mamy mało aktorów i no jakby też muzyka tak naprawdę pojawiła się dość późno, w sensie taki krystaliczny pomysł na to, jak ona ma wyglądać, bo ja na początku sobie jakoś tak wyobrażałem, że w ogóle nie będzie muzyki w tym filmie, nie? I że będzie wtedy tak bardziej dramatycznie. No ale później zmieniłem zdanie, jak zmontowaliśmy film. On na kolaudacji w Instytucie Filmowym jakby był pokazywany właśnie bez muzyki i zupełnie przeszedł tak dobrze, w sensie, że miał dobre opinie i było wszystko okej, ale później jakoś oglądałem jakiś film Woody Allena stary, i tam była taka minimalistyczna muzyka na bębenku w tle wygrywana tylko, i tak pomyślałem, że ona tak super jeszcze dodaje i buduje dramaturgię, nie? I jakby, no to i tak stwierdziłem, że tutaj by się przydało coś takiego. No i tak powstała właśnie. Ty mówisz o dwóch lokacjach, gdzie był realizowany film? Gdzie tak, zdjęcia? Tak, w takim jakiejś osiedlu zamkniętym? No to było w Józefosławiu pod Warszawą, takie osiedle. Tak, zamknięte, no tak, takie osiedle zamknięte. I wy tam oswoiliście to miejsce sobie, przyjechaliście wcześniej, czy po prostu... Oj, było bardzo to trudne, ponieważ niektórzy sąsiedzi nie lubili nas od początku do końca. Ach, ci filmowcy. Niektórzy nas lubili. Nie byliśmy pierwszymi filmowcami, którzy tam zawitali, i to... Śmieszne jest to, że w tym domu, w którym mieszka Dobromir z Agnieszką, Marcin Dorociński kręcił 10 lat wcześniej film pod tytułem... Miłość. Miłość Sławka Fabickiego. Więc, ale powiedział, że kompletnie nie pamięta tego domu. Ale różne pomysły nas mieli tam sąsiedzi na tym osiedlu, na przykład chcieli, żebyśmy robili animacje dla dzieci, albo prowadzili kino letnie, albo zrobili grilla dla całego osiedla, także było bardzo dużo propozycji różnych. Tak, i jedna pani, która regularnie wpadała na plan i prosiła Michała do mnie, mogę cię na chwilkę prosić? Na dywanik. Zawsze przyjeżdżała w bardzo wysokich szpilkach, w ogóle była bardzo wysoka, więc no czekaliśmy, jaki będzie finał tej historii. I jaki był? Jest w ciąży. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Mamy nadzieję taką, właśnie szukamy pieniędzy na następny projekt, jeśli państwo, tak,
po 50 tysięcy złotych. Pani porównała tutaj film do Wszystko gra u Diego Allena i właśnie powiedziała, że to są wspaniałe referencje, myślę. A czy wy właśnie mieliście jakieś odniesienia, że w jakimś takim kierunku właśnie filmowym chcecie i troszeczkę, Nie, no jakby to, no ja bardzo lubię Woody Allena, chociaż teraz jest już, no niestety, no. Natomiast bardzo lubię jego filmy, bardzo lubię jego stare filmy i bardzo lubię filmy Mike'a Lee i bardzo lubię filmy, nie wiem, Romana Polańskiego, ale też o nim nie wolno mówić. No ale jakby, czy Rzeź na przykład, bardzo lubię ten film. Właśnie, też są dialogi, prawda? Bardzo takie. Tak, mi się wydaje, że krwiste. To jest tak, że się zawsze, no jak się coś bardzo lubi, no to gdzieś zawsze się do tego odnosi i w jakimś stopniu wzoruje. No, jakby. Drodzy Państwo. Agnieszka, a powiedz mi, bo myślę sobie, że jak się gra właśnie w komedii, w satyrze, znaczy nie wiem, tak spekuluję teraz, czy to jest trochę tak, że mając taki materiał do zagrania, czy myśli się o tym, że na przykład można się zbliżyć niebezpiecznie do jakiegoś przeszarżowania, do tego, żeby to było karykaturalne, do tego, żeby to było przyjaskrawione. Czy myśli się o tym, żeby jednak widzowie lubili bohaterkę, mimo tego, że targają nią różne namiętności, różne pokusy i czy myślałaś o tym i co na przykład, nie wiem, polubiłaś w Kasi, co zmieniłaś w niej z tej takiej wersji scenariuszowej? Nie, ja w ogóle nie miałam takich myśli. Ja jakby w przeciwieństwie, jakby na życie jestem zupełnie inną osobą, totalnie ogarniętą i ciężko mi coś kazać. Natomiast w pracy jestem totalnie, absolutnie oddana mojemu mężowi, który do mnie mówi i ja to realizuję. To jest, myślę, że dla niego bardzo, ja mu bardzo ufam, więc nie boję się, że przeszarżuję. Ja po prostu słucham i wykonuję to, co on do mnie mówi. To są te nieliczne chwile szczęścia. Kłóci się cały czas i nie chce robić tego, co absolutnie. Ja mówię. Absolutnie, to jest kolejny film, który realizujemy razem i ja to jest, myślę, duży komfort, że ma się przy sobie kogoś, kto tak dobrze nas zna i zna te wszystkie nasze nastroje i cały wachlarz możliwości, niestety, i po prostu czasami wie, w której tam tej zakładce powiedzieć, dobra, tutaj właśnie dociśnij, i to się gdzieś sprawdza, tak myślę. A powiedz, czy Dobromir, właśnie, no bo z nim stworzyliście taką malowniczą parę, trochę na kontrze do pary Marcina i Julii. Powiedz mi, czy wy dużo próbowaliście, nie wiem, mieliście próby stolikowe, ćwiczyliście dialogi? Nie. On jest aktorem, który w zasadzie, mam wrażenie, dopiero teraz wkracza z tego terenu teatralnego do filmu. I chociaż... No bardzo mocno wkracza. Tak, wkracza, tak. Zagrał w 30 filmach w tym. Tak. Ale no właśnie, opowiedz coś o właśnie... Wiesz co, my się znaliśmy prywatnie z Dobromirem. Byliśmy nawet w jednym teatrze przez moment razem, natomiast my żeśmy nigdy nie grali. Ale on ma taki rodzaj energii, który mnie strasznie śmieszy i po prostu natychmiast poczęliśmy chemię właśnie w takim dialogowaniu, więc to było też, no... W ogóle pary miały ksywki na planie, nie? Tak, my byliśmy Szwedzi. To byli Szwedzi, a Cyganie to Dorociński z Wyszyńską. Uroczo. Tak. A kto ich ponazywał? Reżyser. Reżyser. A ze względu po prostu na kolor włosów jakby. To nie jest... Także Dobromir jest takim bardzo właśnie fajnym, czułym i reagującym spontanicznie partnerem. To jest duża przyjemność, jak właśnie można sobie pozwolić na improwizację z kimś, kto jest na nią otwarty. Myślę, że wszyscy w pewnym momencie tak żeśmy zacieśnili te swoje więzi, że było po prostu, to był miły plan. A czy wy, nie tylko wy się znaliście wcześniej, czy w ogóle tworzyliście taki kolektyw przyjacielski, że tak można powiedzieć, że na planie spotkaliście? Ja z Dobromirem na przykład graliśmy razem w dwóch spektaklach. Julki nie znaliśmy w ogóle i Marcina też nie znaliśmy. Ale cała reszta aktorów, którzy tam się pojawiają, to są na przykład moi koledzy z teatru. Największy taki bandzior łysy to jest mąż mojej przyjaciółki, ale stwierdziliśmy, że znaczy ciężko jest znaleźć takiego aktora, który tak wygląda i ma takie zacięcie i naprawdę jest groźny i tak zbudowany. I to Czarek znaczy, się tutaj super sprawdził w tej roli.
To znaczy? No też nie chcieliśmy obsadzać jakby, nie chcieliśmy iść śladem Patryka Wegi, jakby gangsterów, więc wymyśliliśmy, tak chodziło o to, żeby on był taki bardziej realistyczny w obie strony, czyli kogoś, kto rzeczywiście zbiera jabłka, a może potrafi walnąć. Ale chciałem powiedzieć jeszcze z takich anegdot, które są bardzo istotne. Pieniądze, które grały w tym filmie, wcześniej grały w filmie Patryka Wegi Botox. Czyli tak, brudna kasa. Tak. No tak. Nie wiedziałaś, Agnieszka? Nie wiedziałam. No proszę. Czyli tak zwane przechodnie pieniądze, tak? Ciekawe, gdzie zagrają w kolejnym filmie. Znaczy, o ile ich nie... Oczywiście wyprane. No wyprane, odpowiednio, oczywiście. Tak. Ale brzuch chyba aktorki też grał wcześniej w Ataku Paniki? Chyba, bo wiem, że brzuch skądś przyjechał. Grał też w jakimś... A to by się zgadzało, tak. Bo Julia zresztą też tam grała. Tak. Tak, u Pawła Maślony. Tak. Mówi się, że żeby komedia była udana, to nie może być śmiesznie na planie. I Michał tutaj powiedział, że on to robił, no tak jakby... Nie, no było śmiesznie na planie. Na pewno po trzech dniach było śmiesznie później, jak wymieniała się część ekipy. W każdym razie w samej pracy, w sensie jakby nad scenami, no to było... To było tak poważnie, tak na serio, jakby bez głupot, ale między scenami, znaczy ja nie umiem jakby tak poważnie funkcjonować. Naprawdę? Tomek Wolski może powiedzieć. Drodzy Państwo, jakieś pytania? Jakiś inny projekt wspólny, kolejne plany? Znaczy no, my mamy bardzo dużo planów, natomiast... To podzielcie się jednym. Dobrze. Przygotowujemy kolejny film, natomiast no nie będę ukrywał, że cały czas czekamy na premierę tego filmu i wszyscy nam mówią, że na pewno będzie nam łatwiej znaleźć partnerów po premierze filmu. No i tak jesteśmy w takich blokach startowych. No, więc. Tak. To będzie komedia. Śmieszna. Mamy nadzieję, że zrealizujemy ją szybko, tak. Ale nie będę zdradzał zbyt wiele. Mogę tylko powiedzieć, że cała akcja dzieje się w teatrze. Właściwie w jednej lokacji, ale znaczy no jest to teatr. A to w tym filmie też czuć taki rodowód teatralny, właśnie wyczucie jednego miejsca, tego jak można to świetnie w ramach jednej przestrzeni ograć i wykorzystać rekwizyty, pewne artefakty właśnie należące do jednej przestrzeni i myślę, że tutaj czuć no po prostu zaplecze pracy w teatrze i to tego też czułość na partnera, na aktora, na drugiego człowieka. Jak ten film, jeśli chodzi o kino, o dystrybucję, powiedzcie, bo w zasadzie no tutaj ja obserwowałam Państwa reakcje, było śmiesznie i czułam, że ten film się podoba. I chciałam zapytać się właśnie o życie takich filmów później, po festiwalach, no co z nimi? No wbrew pozorom mimo pozytywnych reakcji, recenzji prawda? Tak, polscy dystrybutorzy nie są aż tak bardzo zainteresowani polskimi komediami, więc było nam strasznie trudno po prostu zainteresować tych większych i tych mniejszych. Mamy dystrybutora, umowa jeszcze nie jest podpisana, więc tutaj nie będę zdradzać, ale jeśli wszystko się dobrze poukłada, no to na jesieni mamy nadzieję, że film tak do takiej regularnej dystrybucji kinowej wejdzie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo myśmy wysyłali ten film do dystrybutorów, i jakby muszę się trochę poskarżyć na nich, że oni nawet go nie oglądali. Ale i mówili to, nie. Skąd to wiesz? No bo wiem. Znaczy najciekawsze. Nie, no wiem, no jakby nie oglądali go, naprawdę, no bo no mam po prostu przecieki od kilku jakby osób, że doszedł do szefów, ale nie mieli czasu, żeby go obejrzeć i od razu powiedzieli nie. Tak,
Szkoda. Tak, jak już narzekamy, to najciekawsze było dla mnie takie doświadczenie, że nawet Marcin Dorociński nie był wystarczającą zachętą, prawda, dla polskich dystrybutorów, żeby wziąć do takiej regularnej dystrybucji, także to trochę... A rozmowy były przed COVID-em jeszcze, jakby takie pół roku przed COVID-em, nie? Więc no... A ile ostatecznie minęło od momentu, kiedy ukończyliście ten film, zmontowaliście go i teraz, kiedy on no, cały czas jest w drodze festiwalowej? On był skończony chyba chwilę przed Gdynią jakoś, nie? W sensie, czyli w grudniu. Tak, listopad, grudzień, tak, 2020. Był skończony już. Mhm. COVID nam bardzo utrudnił pracę, ale poradziliśmy sobie. Mhm. No, może teraz, bo kiedy w zasadzie jego właśnie taka droga festiwalowa trwa w Koszalinie, nie tylko Marcin odebrał nagrodę, znaczy nie odebrał, bo nie było go, ale otrzymał nagrodę aktorską, ale też film został nagrodzony nagrodą publiczności. I to też było jest bardzo taki, miłe, tak. No, no, co prawda skarżyłeś się, że przyszło mało osób na twój seans po bankiecie. Tutaj też było mało osób. Ale proszę państwa, no okazało się, że oni wystarczyli. Nie, dużo było. Wszyscy zagłosowali na twój film, więc... Mam nadzieję, że jest to jakiś no, wyznacznik i satysfakcja, jednak taka nagroda od publiczności. No to jest, dla mnie to jest bardzo taka ważna nagroda, chyba najważniejsza właściwie, no bo ja robiłem ten film z myślą o publiczności, takiej, którą ja jestem, no jakby i wydaje mi się, że no to taka nagroda dla tego filmu jest najważniejsza. Drodzy państwo. Tak, był w Gdyni i właśnie, no tylko niestety w wersji online, tylko i wyłącznie, więc nie mogliśmy, ja nie miałem szansy usłyszeć reakcji żadnej, no bo wszyscy w domach oglądali. Natomiast mieliśmy naprawdę mogę się pochwalić, bo mieliśmy świetne recenzje po Gdyni. I te recenzje nam bardzo pomogły jakby w rozmowach dalej z dystrybutorami, czy też nadawcami telewizyjnymi, bo się takie bardzo duże zainteresowanie zrobiło, że wszyscy nagle chcieli kupić ten film. Tak, ja czytam mnóstwo dobrych recenzji. Filmu nie zobaczyłam, drodzy państwo, bo w zeszłoroczna Gdynia, festiwal w Gdyni był w wersji online. I tam to było bardzo trudne, żeby zobaczyć jakikolwiek film, ale ta garstka szczęśliwców, która zobaczyła film Biały Potok, pisała w samych superlatywach o nim, między innymi Krzysztof Spór, znany państwu skądinąd. I gdzie on jest właśnie? No, i w pracy. Więc rzeczywiście tak, ale on był w ograniczonym dostępie na Gdyni, prawda? No tak, był w ograniczonym dostępie i chyba, ja nie wiem dokładnie, ile tam było widzów na każdy seans, ale ja sprawdzałem oczywiście ilość. No to tak było, tak zawsze połowa sali była. Tutaj jest pytanie, Bartek, ja bardzo proszę, pytanie i za moment kolejne tutaj. Ja mam pytanie o tytuł, bo on był dla mnie mylący, szczerze powiedziawszy, bo my tutaj przychodzimy zawsze na niespodzianki, nie czytamy o filmach, tylko żeby się nie nastawiać wcześniej. Ja nie znam tego, nie wiem, czy to jest jakiś zwrot, który jest powszechny i po prostu tutaj z koleżanką nie zrozumiałyśmy. No to jest nazwa osiedla. Okay. I jakby, no bo jest masa osiedli, które mają takie nazwy jak właśnie Kamienny Potok. Biały Potok jest w Warszawie. Biały Kamień. Tak, Biały Kamień. Jest słynne takie osiedle. Straszny Dwór. Więc są jakby te nazwy... Rzeczywiście Biały Kamień to jest takie osiedle ekskluzywne w Warszawie, tak, znaczy według mojej oceny. I te... To się pani zaskoczyła. Tak. Ja oczywiście mam nadzieję, że ten film stanie się filmem historycznym. Więc dziękuję. Drodzy państwo, bo tu jeszcze ktoś miał pytanie tam. O właśnie, proszę bardzo. A mogę prosić z mikrofonem panią tutaj? Koń jest w Warszawie. Przepraszam, jeszcze raz? Warszawie.
A. Nie, nie, jesteśmy z Łodzi. Aha, tam mieszkał ten Krzysztof Krawczyk, tam mieszkał. No, tam mieszkał. W Łodzi? Tak, tam, który tam nie żyje. Tam. Tak, to prawda. Krawczyk mieszkał w Łodzi? Grobnika. W ogóle nie wiedziałem. Wiedziałem, że Urbaniak, ale Krawczyk? To jeszcze na koniec powiedzcie, czy to prawda, że mieliście alternatywne inne zakończenie? Czy to tak miało być, kończyć się jak... Bo to jest taka plotka. Nie, nie było żadnego zakończenia alternatywnego. Nie. To znaczy ja się zastanawiałem, pamiętam, że w jakiejś wersji scenariusza takiej wczesnej miałem taki pomysł, że po tam minucie napisów, jak już... idą napisy, jest takie ujęcie z jakby punktu widzenia schodów na sypialnię, w której jest zgaszone światło, a na schodach się trochę świeci i słychać odgłosy stosunku. Ale stwierdziłem, że no to proszę. Będzie wtedy jakby jednoznaczny sygnał, że to prawda. No ale oczywiste jest to, że to nieprawda, więc jakby... A lepiej w ogóle tego nie dopowiadać. Oczywiście. Czyli to jest tak jak w tym dowcipie, no nic się nie wydarzyło, a jednak niesmak pozostał, prawda? Otóż to. I to się chyba nie skończy u nich. No. To jest może jakiś pomysł na drugą część, słuchajcie. Czarny potok? Czarny potok? Szary potok, pani tutaj podpowiada. Mogę powiedzieć jeszcze a propos wcześniej, tego co mówiłaś wcześniej, bohaterów i jakby... To mój współscenarzysta Tomek twierdzi, że ja jestem Michałem. Zresztą nie tylko ze względu na imię, ale że jestem taki uczciwy i porządny i zawsze dostaję w łeb. A bo on tak uważa, że ja tak to nieświadomie jakby pisałem. A świadomie ja uważam, że charakterologicznie jestem Ewą, czyli Julką Wyszyńską. Ciekawe. Prawda? Agnieszko? Nie wiem właściwie, co powiedzieć. Trudno to skomentować, prawda? Tak, ale w ogóle to pierwsze, że Michał jest taki dobry i zawsze dostaje w łeb. Nie, tu bym nie powiedziała, raczej nie, nie. Na pewno uczciwy, jest coś... w sensie lojalny, tak. Uczciwy. Aha. A powiedzcie proszę, czy w scenie, kiedy wirują wszystkie te pieniądze, czy do tego były duble, że ktoś to musiał pozbierać? Tak, oczywiście, że bez tak. Przerwy żeśmy to zbierali i układali. I kto to zrobił? Znaczy był tam pewnie odpowiedni biedny człowiek. Nie, wszyscy to zbierali. Wszyscy, kto był, no bo to już była noc, byliśmy naprawdę zmęczeni, więc bez przerwy żeśmy je zbierali, rzucali, układali, jak patrzyli jak spadły i robiliśmy sobie zdjęcia na Instagrama i potem znowu żeśmy je układali, zbierali, rzucali. Drodzy Państwo, ekipa filmu Biały Potok. Oby tak zostało. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Żebyście nacierali się pieniędzmi zawsze. Dziękujemy bardzo.